Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej Odysei. Jesteśmy nadal w... Gdzie my właściwie teraz jesteśmy? A, patrzcie, tak teraz zauważyłem, że jak kliknąłem na zadanie Łowy Bogini, to już możemy częściowo oddać część skór Dafne. Że w międzyczasie tak można zrobić. Czyli aktualny skór, jaki żeśmy już do niej zdobyli, od tego dzika, moglibyśmy już jej zanieść, a to może zrobimy pod koniec odcinka. W każdym razie, jesteśmy teraz w Dolinie Snów, w świątyni Skulapa i będzie teraz nas czekało kolejne zadanie. Chciałbym uzyskać jakieś informacje w świątyni Skulapa. Czyli tak powiem, głównej całej miejscowie. Nie wiem, czy idę teraz w dobrym kierunku, ale być może. W ogóle te całe takie miasto jest w jakiejś budowie. Już nie pierwszy raz, kiedy mijam miasto, w którym coś tam się takiego dzieje. Okej. Więc ciekawi mnie, czy będzie dobudowane, czy tak zostanie. Jakaś biblioteka. Myśmy chyba poszli nie w tym miejscu, w kierunku, gdzie trzeba, więc wychodzimy stąd i teraz historia tych znaków tutaj, że nie do końca czaję. Zaraz, tu gdzieś tutaj. Ach, ja tak latałem dookoła, a blisko w zasadzie byłem. Okej, pytamy się. Greetings, young one. Come to offer Asclepios a sacrifice? No, but I'm searching for a Spartan mother who may have. The great goddess Hera guides many mothers to the sacred place. Surely I'm too feeble to remember them all. What are these stone slabs for? These are records. We document all who pass through, their illnesses, treatments, so that the glory of Asclepios can be celebrated. Then I don't need your memory. I just need to find the right stone. Yes, of course. That's very wise indeed. If only I had the time to help you. Okay, nie skrzywdzę cię. Listen, I'm not here to hurt you. I'm just looking for my mother. It's Chrysis. She's got every priest in the sanctuary under her thumb. And she'll squash anyone who feeds information to the Eagle Bearer. Oh. Then don't tell me anything. Just bring me to the stone that can. Follow me then. Quickly. We must be discreet. Lead the way. Wykute w kamieniu, a tak narzekałem, że... This way. Over here. If anyone is watching, they'll have my head. What kind of sanctuary isn't safe for its priests? Times have changed, Eagle Bearer. Ależ ona wolno idzie. Ale może w tym rzecz. To nie było daleko. I remember this tale. Written during the time of the great Elod revolt. You would have been only a child. I don't need the history, just the details. It tells the tale of a woman with worms in her throat. Asclepios took off her head so we could remove them, then reattached it in her sleep. Definitely not the right one. I wonder what Hippocrates would think of these treatments. Hippocrates is a fine healer. Showed so much promise. Showed? He's healing the sick right now. He puts too much faith in his hands, and not enough in the gods. When it comes to life and death, I prefer hands. Are all the testimonies so outrageous? Writers today, Thucydides, Evripides, the petulant Aristophanes, all of them try for realism. But what really inspires is great
Εστιμιασμός, μιλιόμενος είναι να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχεστε πόρωτα αυτής, το αυτό και this one tells the tale of a man with disorderly. A pack of dogs licked him clean and Eureka, a man's best friend indeed. No, μάτκο. This is hopeless. These stories give people hope, Eagle Bearer. Well, I'm losing mine. Tell me about Chrysis. A very powerful, dangerous woman. But it was not always so. She was abandoned here as a child and taken in by the priests, taught the ways of the gods. She learned very quickly, was very strong-willed, and before too long, it was the priests who listened to her. She was loved. But there's an anger in her heart that could not be soothed. So, when her methods turned to madness, anyone who opposed her got... Got what? I've already said too much. And what about this one? Let me guess. It tells the tale of a blind woman who had her eyes licked by snakes. It reads of Sparta. Came here with child, sought pity from the gods. Mm-hmm. Why is most of it scratched out? Oh, I'll just tell you. I know this one by heart. The Spartan woman arrived filthy and bleeding from her travels. We cared for her, gave her food, a bath, and she left. Where she went, I do not know. The child could not be saved. Who does know where she went? We've been spotted. Meet me later, near the olive tree of Heracles, at the entrance of the sanctuary. I may have something for you. And what do we have here? A priest and a mercenary out for a friendly stroll? May the gods be with you, Plistos. I was just on my way to the archives when this Mystheus bumped into me. Is that so? And what were you both chatting about so fervently, might I ask? Szukałam łaźni. I'm filthy and could use a good bath. The kind priest here was pointing me in the direction of the bathhouse. Yes, that's correct. The bathhouse is right over there. Now, if you'll excuse me. The baths are for healing the sick, not for washing the blood off one's hands. Leave. Okej, okay, więc teraz co? Otwórz mapy, by szukać cel. Spotka się z starym kapłanem pod drzewem oliwnym Heraklesa. Na skrzyżowaniu pod drzewem oliwnym Heraklesa. To są to te kapłańskie rzeczy. Czyli wracamy. Westas, północna część, czyli tam. Tak, raczej chyba nie idzie czegokolwiek sprawdzić. Okej, jesteśmy w pobliżu i tak. That old priest hiding by the tree. No to idziemy. Tylko pojedziemy sobie na koniku. Mój piękny Phobos. Aż mi się trochę przypomniało. Trochę mi się przypomniało Skellige i to całe drzewo. Drzewo oliwne Heraklesa. I thank you for your discretion, Eagle Bearer. Chrysis has many eyes and ears throughout the sanctuary. What else can you tell me about the Spartan woman and child? The woman left the child's blanket behind. We tried to return it, but it was too painful a memory for her. Where did she go? What happened to the child? So, Chrysis was right. You knew the rules, Timoxenos. You will suffer her wrath. Oh, Jesus. Christos. Please! Get behind me, priest.
I'll deal with these two. Okej. Poprzednio było dość ciężko się z tym rozprawić, bo tam jeszcze w pobliżu przychodził ten cholerny. Jak on się nazywa? Wiecie, nawet głupi nas może zabić ten. Jakoś to kiepskawo mi idzie. Ale się tu się do mnie trzepiło. Ja w sumie zapomniałem, że oni wszyscy są. O, prawie typ leży. A go się ładnie finisherkiem zrobiło. Łuk do Montosa. W ogóle wam powiem, że w poprzednich próbach to... Uda mi się go rozwalić czy nie? A, ładnie go rozmasakrowałem. I dzieciaki za ten są zrobione. Nawet nie wiem, kiedy to zrobiłem, tak po prawdzie. Dobra, to mamy ogarnięte. Ty następny, typiasz? Trzeba będzie uczekać, bo to będzie ten najemnik. A więc teraz by wartałoby wrócić do tej całej świątyni Skulapa. Trochę tu tak jak w Shire jest, nie? Tak mi się zdaje. Może my opłacimy tych durniów i nie będą się do nas czepiali. W sumie jest tylko ten jeden, trzeci poziom. W teorii moglibyśmy go zgasić. Ja tylko sobie zapiszę stan gry, bo już troszkę rzeczy zrobiliśmy. Sobie jeszcze tylko sprawdzę, co my teraz mamy do zrobienia. Na pewno musimy do tej świątyni Skulapa wrócić. Z pewnością, tak mi się wydaje. Tak. Ale mam jedną zdolność więcej do ogarnięcia, więc może coś ogarniemy. Dobra, to sobie może spróbujemy. Ja tego cholerstwa jeszcze nie używałem wcześniej, więc może by się udało. Czy to jest trójeczka z kolei. Dobra, więc teraz wypadałoby... Come on. Chociażby spróbować, chociaż jeszcze jedną rzecz. Wrócimy jeszcze do naszego... Czekaj, co mam w ekwipunku nowego? Tu coś? Kocyk spartański dla dziecka. O, jak słodko. I to jakieś łuki. Obrażenia łowcy. O, asasyna. Obrażeń więcej. To może my sobie użyjemy tego łuku póki co. Tu do drapieżcy więcej. 8, ale tu jest 11. Dobra, użyjemy sobie tego. Jakiś nowy najemnik nam tu wpadł. Daniel zwany taktykiem. Dobra, spróbujemy go ogarnąć. Czy sobie jeszcze raz zapiszę stan gry? Trochę mnie wkurza ta mała ilość slotów na to wszystko. Dobra, ale typa ogarniemy. Spróbujemy go rozwalić. Może się uda. To byłaby trójeczka w takim razie. Gdzie on sobie pobiegł tak na marginesie? Właśnie, jakbym go w ogóle zgasił tak po cichu. A już się nie da, niestety. A to Franca. No, rzesz, czort na diable. No i ładnie. Who taught you to fight? Ha! Ha!
Najgłupsze jest to, że jak się tego nie da aktywować w pobliżu, to niestety tracimy wszystkie punkty. Dobra, teraz spróbujemy go. Czyli włócznia Leonidasa się musi trochę aktywować. Golim z tymi tarczami denerwują. Naprawdę. Ty, następny jakiś palant się pokazał? Dobra, typ pokonany. Miecz konnicy po nim mamy. Dobra, super. Ten typ raczej chyba nie podejdzie, bo przecież mamy... To w sumie było ciekawe. Dobra, a więc teraz wsiadamy na konika i wracamy do świątyni Esculapa. Będzie chyba tędy, lepiej powiedz. Niesamowite, że jeden stał, a drugi się przyglądał. Znaczy, ten się tylko przyglądał. Myślałem, że mnie zaatakuje, ale jakoś nie... Nie do końca ogarniam system tego całego... Czekajcie, tu coś jeszcze było. Że nie do końca ogarniam ten system najemników, ale może... Może jakoś to po prostu ma związek z tym, że mam za mały poziom poszukiwania i po prostu typ nie chciał się bawić za takie małe pieniądze. No okej, mamy tu następnego typa. May Asclepius spare her from suffering. Will she live? Not unless the gods heed our prayers. Many sick Athenians have arrived in Argolis recently, and very few have left. This poor girl has the same sickness. Okej, okay, potrzebuję informacji. Dobra, może by pomożemy. Is there anything I can do to help? I was warned of the Eagle Bearer. Wants nothing but drachmi for blood. I was told. We're wasting time, priest. We can discuss what I want when this sick girl's needs are taken care of. Her illness seems to have no cure, and it's spreading. Our sacrifices have done little to draw the attention of the gods. Pigs, goats, all have fallen on deaf ears. We need a beast whose blood will ignite these flames for Asclepius to see. What did you have in mind? There is a rumor of a bull with skin as white as snow roaming the sanctuary outskirts. Head west of here, towards the coast. Bring it to me alive, and we'll offer a sacrifice the gods cannot ignore. I'm touched you will help these people, but I know why you're really here. Chrysis made all priests swear oaths to seal our lips in the face of the ego-bearing Mystios, or forfeit our lives. But I serve the gods and the sick. My oaths are to them. Dobra, dlaczego? Gdzie dokładnie znajduje się świątynia byka? The outskirts are vast. Can you be more specific about the location of the bull? Last I heard it was grazing on Mount Corypham, near the Asini ruins. Dlaczego jest wam potrzebny żywy? If you're just going to slit its throat, why do you need the bull alive? But we're not just going to slit its throat. First, we pour water on its head. If it nods, we may proceed. Gods, mortals, and animals, all must be willing participants in a sacrifice, or it is impure. To save this many people, we will need the beast's blood, bones, and fat. Co możesz mi powiedzieć o Chrysis? Tell me about Chrysis. She has everyone terrified. We taught her everything we knew about healing, about the gods. Then she found new teachers, people in masks. They changed her. Turn her heart black. They became her gods. Okay, time to go on. I'll find this bull for you. Serce za głowę. Tak mi się wydaje, że ten byk właśnie, ten w Argolidzie, to jest ten byk, którego mamy pokonać w ramach misji córy. Nie Koryntu, tylko córy Artemidy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Skoczymy do ekwipunku, tam nowego mamy. Mieczek nowy, 33.
patrzymy w tą serce za głowę. Znajdź świętego byka i sprowadź go z powrotem. Święty byk przebywa w Argolidzie. Byk pasie na północnej części góry Koryfum. Byka wziął na nią podal ruin Asine. A my gdzie jesteśmy? Tutaj. Aha, więc będziemy po prostu szli na południe. Nie, na zachód, no to wygląda. A więc tamtą stronę, no to gonimy. Zanim to jednak zrobię, to sobie zapiszę stan gry. Ciekawe, czy będziemy musieli pokonać całą warownię, zanim w ogóle dorwiemy się do tego byka, bo to raczej takie dość typowe. Że Cassandra musi rozwalić wszystko dookoła jej wszystkich, by w końcu ktoś jej powiedział, gdzie jest jej matka. Mam takie delikatne wrażenie, że jest to jeden z takich słabszych rozdziałów w grze. Nie ma tu takiego nic bardzo mocno porywającego. Odchodzimy do jednego, drugiego i wyputujemy o to i o tamto. Wtedy taka cała jest gra, ale jakoś mam wrażenie, że dopiero teraz jakoś tak wiecie. The white bull. Am I too late? Jakieś lwy. Podpłyniemy jeszcze trochę bliżej. To jakiś... Kurde, nie lubię tych zwierząt, bo one są bardzo niebezpieczne. Dobra. Ruiny Asine. Czemu? Zabij przywódcę bandytów, uwolnij więźnia i znajdź starożytną tabliczkę. Czy ten cholerny? A, tego lwa zabił. Czekajcie. Tam też coś jest? Dobra, zabijemy typa. Dobra, ten już sobie leży. Grzecznie zasnął. Teraz tamtego typa zgasimy. Grzecznie. Raczej nie będzie miał nic przeciwko. Dobra, typ leży. Kurde, jaka tu masakra się działa, jakaś rzeźnia. Coś tam zabrzęczało, nie wiem za bardzo gdzie. Oho, tu jacyś więźniowie. Get out. Aha, trzeba jeszcze go. Dobra, więzień uwolniony. Tam jest ten biały byk. Tylko coś mi tu jeszcze za mało tych celów. Zabij bandytę i odnaleźć starożytną tabliczkę. Mhm, to jest ten więzień. Kolejny. No tak, bo już jest trzech. Tam jest ten cały król. Tu już nie ma nic. Może tam gdzieś dalej będą. No, na razie idziemy przed siebie. Najpierw i tego typa zgasimy. A raczej nie powinien robić nam problemów. Take his heart for the sacrifice. It'll have to do. Teraz tamtego trzeba zgasić, żeby nam nie przeszkadzał. Trzeba powiedzieć, gdzie dalej będzie ten więzień cały. Okej, wpierw zrobimy... Wyczyścimy to wszystko. O, tu kolejny jest. Dobra, ich mam z głowy.
teraz pozostali nam co? To się w ogóle w środku jest, czy to już nic nie ma? Chyba tu już nic nie ma. A jakieś tam drobne skarby są. 10 drach, czyli nie za wiele. Okej, czy teraz rozwalimy tego całego kapitana? Wypadałoby go tak zdjąć. Po cichu. O kurde dziad. Czy tylko teraz starożytną tą lubiczkę znaleźć? O matko jedynak, ja ich nie cierpię. Dobra, ty poleży. Możesz go jakoś uda ładnie. Dobra, ty poleży. Ja ich dziadów nie lubię. Autentycznie, wkurzają mnie strasznie. Dobra, leży. Następny. Poszedł spać. Czy widzę, to jest dość długi taki teren, jeśli chodzi o te wszystkie zakamarki. To jakoś na razie nie widzę nigdzie tej tabliczki. Może gdzieś na górze będzie. Nie, to raczej też nie ma. Weźmiemy tego byczka. Da się go tak, czy nie? Serce się tego byka. No nie, zbyt. Uda się nam go tak skasować, czy nie? A nie, to tamten co ucieka. Gdzie ta cholerna tabliczka może być? Tu chyba mamy. Tak, jest. Ready. No. Ruiny Asime ogarnięte. No i super. A więc tu już chyba generalnie wszystko, aż na miejscu nie zostało. O, tamten typ. Czemu tak durny będzie biegał dookoła? Nie ogarniam ich czasami, tych więźniów, że zamiast po prostu uciec, no to kombinują. Dobra, zobaczymy, czy tam kogoś jeszcze po tamtej stronie nie ma, ale chyba raczej nie ma. Czekajcie, coś tu mieliśmy. Nie, okej, to jest w porządeczku. Czyli tamten dureń jeszcze jakoś tam, coś tam stoi. Zaraz. Tu mamy troszkę drewna. A z typa zgasimy. Jakoś ładnie. Pytanie, czy on jest ten co uciekł, czy jak? Tak, jeden z tych co uciekł. Dobra, zostawimy biedaka. Bardzo to ładnie, taka ładna zatoczka. Aż sobie pyknę fotę. Bardzo to ładnie. Na tak w sumie ładnie, bo widać bardziej trawnik. Ok. I wsiadamy na konika. I gonimy. Off we go now. Na serio sobie będę musiał któregoś pięknego razu pozbierać troszkę więcej tych skór, bo ja przez to nie mogę w ogóle upgrade'ować tych swoich zbroi.
szczególnie tego pasa pełzania, który mi bardzo pomoże w ogarnianiu, wzmacnianiu się jako asasyn. Did you find the white bull? I couldn't bring it back alive. But I did manage to collect its heart. This won't be enough to please Asclepios. The beast died unwillingly. And with just the heart, we'll only be able to pray for one life. Please, Mithios. The white bull you killed was mine. My farm feeds half of our lease. If I die, people will starve. I beg you! My husband was killed by the sickness. I have two small children. Who will take care of them if I die? I am wealthy and will pay you for this blessing. It's okay. Give the sacrifice to them. You did this. You choose whose prayers get heard by the gods. Dziewczynka. Czemu zwinna? I know what it's like to be small and forsaken. Pray for the girl. You regret this. Not an easy choice, Mistios, but it's been made. The rest is in the hands of the gods. I did my part, priest. The Spartan woman you're after. You've met her? Her visit to the sanctuary is legendary, but sadly, it was before my time. The man you want is Midon, the elder priest. He spoke of her often. That is, before he cut out his tongue. Cut out his tongue? When he's not healing the sick, he's in the guesthouse. Spends a lot of time being tended to by the servants. Thank you. I won't forget you helped me. And these people won't forget you helped them. Włócznia rytualna, głowa kapłana Zargos. Serce za głowę ogarnięte. Troszkę mniej było tego wszystkiego. I kapłanie Skulapa ukończone też. No tak, bo to było jedno w drugim zadanie. Ani słowa. Lukniem sobie w ogóle na mapę, co tam przed nami teraz jest. 35, buława. Rytualna ta. Kurde, któregoś pięknego razu to ja bym chciał sobie... 31, 32, właśnie. 27. 12. Karty nie ma w pobliżu chyba żadnego. 34, 34, dobra, to jest po staremu. Nie, to nie, to nie, to 32 tutaj. Wojownik, o, asasyn. 410. No i super, spartańska przepaska. Czyli w sumie spartańskie to takie asasyńskie na to wygląda. Albo mi się tylko zdaje, że tak to jest. Okej, okay, tego żeśmy chyba pokonali. Tu jakiś się pojawił nowy, 7 stopień. Ambrozja zwana łuczniczką. To ogarnęliśmy, teraz do zadań wracamy. W zadaniach mamy co? Ani słowa. Wizyta Kassandry w świątyni była niczym wstąpanie krok w krok po śladach jej matki. Kapłani chcieli jej pomóc, ale człowiek, którym najbardziej chciała porozmawiać, był niemową. Mamy przesłuchać arcykapłana Medona w domu gościnnym. Gdzie on będzie? Blisko. Dobra. Więc walimy do niego. Tylko się obawiam teraz, że skoro to jest domek dla gości, to on może być w jakiś sposób chroniony. Co nie jest niezwykłe w tej grze. Tak, w ogóle to trochę przypomina taką wizytę w, wiecie, urzędzie. Gdzie trzeba od osoby do osoby iść i kata gdzieś indziej ciebie wysyła. Zawsze do kogoś. Jakie typowe w tych grach. Trochę to schematyczne. I tak mówię, że ten chyba rozdział gry jest taki według mnie, znaczy rozdział historii jest taki najbardziej słaby. Bo nie ma jakichś takich wielkich objawień, których nie brakowało wcześniej. Tak powiem, było tak bardziej ekscytująco. Znajdź skarb. O! Całkiem żeśmy tu szybko weszli. Dobra. Skarb znaleziony i tak, tak czy owak. O, tu jest typ. Nawet... W ogóle go nie zauważyłem wcześniej. Kurde, jak mi to w ogóle wyszło, to ja nie wiem. Że co? The fuck? On powiedział? Powiedział the fuck, dokładnie.
Tylko tak to dłużej trwa. Dobra. No, a ten już leży. No, a ten sobie leży. Kurde. Jak oni mnie denerwują z tymi łukami, jak Boga kocham. Okej, tego mamy z głowy. Myślałem, że jednak to trochę ciszej zrobię, ale cóż, nie wyszło to ciszej. Zaraz. Mamy tu jeszcze coś do zrobienia. Interest in someone there, but I killed you already. Okej, tu następny skarb. Dobra, mamy komplet. Co to jest? Domek dla gości. Dobra. Sympatyczna nazwa, ale cóż. Co on tu ogarniał? Dobra, mamy troszkę miękkiej skóry. Idziemy. O, proszę. They're dead. And you must be Midon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Midon is a caring, generous man. I want answers from him. Not you. Tell me about the Spartan woman and her baby. He can only answer yes or no. Okej. Czy ta kobieta miała na imię Myrin? The Spartan woman. Was her name Myrini? Oho. To było jej dziecko? They said she had a baby with her. Was it hers? The baby was close to death when they arrived. Midon prayed for its life. Ocaliłeś dziecko? You saved the child. No. He did everything he could, but the baby was badly wounded. Czy Myrin mówiła, dokąd się udaje? Did she tell you where she was going? Ta dziewka to twoja służąca? Do all sanctuary priests take their servants to bed? I'm not his servant. We share a sacred bond. Sacred. Right. Wiem, dlaczego wyciąłeś sobie język. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my brother here, you and your priests left him for dead. And Chrysis didn't like you telling the story. That's not what happened! What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby. Did everything he could. O, backstory. Dawno tego nie było. I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky he survived as long as he did. That fall was devastating. My baby. My baby! Listen, there's nothing we can do for you anymore. You'd best be on your way. Rey is here. They're gone. They're both gone. Myślałem, że będzie tego trochę więcej. He wept for that Spartan woman so far from home. Her baby barely recognizable.
hardly breathing. Okej. Opowiedz, jak to było. Tell me, please. I need to know. Not even Apollo could save the child. Medon told me how the Spartan woman wept, held the baby in her arms, sang to him, before finally leaving him to the gods. Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? There is an altar, where people offer their sick babies to be healed. This is where she took the child. Find it near the statue of Apollo Maleatas, and you'll find Chrysis. People come to this sanctuary to heal. But I come here and find people dying without hope, priests without tongues, and babies left with an insane woman. My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done. Hush, my child. May Ira bless our sacred family. O, proszę, czyli to jest kolejne oko. W sypialni Chryzis znajdował się napis Monstrum Hery. Choć uważano to za dzieło rozłoszczonego wyznawcy, niektórzy twierdzili, że napisała to sama Chryzis jako przypomnienie o roli jej służebnicy Kosmosa. Przez całe życie porywała dzieci, wychowywała je na sługi odrażających czcicieli. Jakaś część jej serca niegdyś kochała te dzieci, ale umarła już dawno temu. O, czyli będziemy mieli kolejną część. Rękawice nieśmiertelnego. Super wasto. Tylko wrażenia wojownika. Ale będzie kolejny fragment artefaktu. Dobra, a więc teraz mamy... już coraz jakby bliżej tego duchu kosmosa. Ekwipunek. Co mam nowego w ekwipunku? Tutaj. Laska z Argolidy. Dobra, spoko. Wojownik. Nasz jest wciąż mocniejszy. To oczywiście. 34. No tak. On tu silniejszy, ale... Czekajcie, asasyn? Dziwne, że tu jest więcej. 12% do asasyna. A tu 11. A, bo 4 do wszystkich obrażeń. To jest ciekawe. Dobra, to pasłowce sobie weźmiemy teraz. Okej, więc to jest to tyle. Łuczek nowy. Okej, po staremu. Teraz zadanie. Ulepsz włócznię. Zbierz fragmenty artefaktu. Czyli teraz... Czyli pewnie to jest ten fragment artefaktu. Teraz on aż tam niżej tu jest. Dobrze, to na pewno tutaj będzie. Okej. So Chrysis is the key to finding my mother. Must find this altar of Apollo Maleatas. Okej, okay, teraz opuszczamy. Z popiołu w popiół. Ołtarz znajduje się w Argolidzie, południowa wschodnia część Doliny Snów, na południe od obozu wojskowego Trecen. Jeszcze raz sobie to ogarniemy, gdzie to jest. Południowo-wschodnia część Doliny Snów, czyli gdzieś tu. Tu gdzieś. Prawdopodobnie tutaj będzie, tak mi się zdaje. Albo tutaj. Raczej tutaj. Gdzieś tutaj pewnie. Na południe od obozu wojskowego Trecen. Okej, czy będziemy pewnie w tym kierunku szli? Okej, to w tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka mojej Odysei. Dzięki za uwagę. Hej!